pasterzom mówi. Chrystus się narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie, tak przego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego, o serstwa wesołego, bierzeli do Betlejem skwapliwie. Znaleźli dziecię w żłobie. Maryję z Józefem. And dreaming of white Christmas, with every Christmas card I write, fair days be merry and bright, and may all your Christmases be white. La 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 la. Ja chcę słuchać o omlecie. Mów o omlecie. Ej, stawiam wniosek, żeby Simulina dalej opowiadała o życiu. Simulina, dalej. Zobaczyć, Maciak ma głos, Maciak. Mów dalej. Omlet, to jeden pies. Ludzie, stawiam wniosek, żebyśmy przyjęli wniosek towarzysza Simuliny po linii Amleta, a was, towarzyszu nauczycielu, zobowiązuję w imieniu członków Frontu Wyzwolenia Narodowego, żebyście przygotowali i znaleźli tą książkę, co tam jest o tym Amlecie. Do zebrania możecie wybrać każdego. Wejdź nas już do domu. Koniec zebrania. Do domu już. Do domu. Cieszę się, że jesteśmy razem w ten niezwykły dzień, niezwykły wieczór, podczas niezwykłego spektaklu. Niezwykłego, bo mieliśmy okazję spotkać z człowiekiem, który obchodzi swoje 40-lecie pracy artystycznej. Krzysztof Górecki! Czterdzieści lat na scenie, w tym 39 lat na scenie Teatru Ludowego. 89 premier, w których zagrał 115 ról. Męczyło go i dręczyło 56 reżyserów, w tym wielu wielokrotnie. Początek spotkania z Nową Hutą to początek lat 70., kiedy przyjechałem tutaj, jeździłem do mojej narzeczonej, która dzisiaj jest moją żoną. Później były studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej na Wydziale Aktorskim w Krakowie. No i potem po studiach trafiłem do Płocka. Zagrałem najważniejszą rolę chyba swojego życia, mianowicie rolę Kordiana. A Kraków to już był Swinarski, Wajda, Jarocki, Teatr Stary, była piwnica pod Baranami i fascynowało mnie to miasto, chociaż nie będę ukrywał, że Nowa Huta była mi bliższa i tu zaangażowałem się za namową moich przyjaciół.
Praca z Tadeuszem Kwintą, Kazimierzem Witkiewiczem, Krzysztofem Orzechowskim, Jerzym Fedorowiczem, z Kazimierzem Kucem przy realizacji teatru, telewizji Rodzina. Teraz myślę, że tu...